Cześć, Morza Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na południowe wydanie informacji. Czy to koniec politycznej kariery Radosława Sikorskiego? Skompromitowany w aferze taśmowej były marszałek Sejmu poinformował, że nie będzie startował w jesiennych wyborach parlamentarnych. Radosław Sikorski zadeklarował, że zrezygnuje z funkcji pełnionej, czyli marszałka Sejmu. Ta wiadomość, jak i dymisje skompromitowanych w aferze taśmowej polityków była dużym zaskoczeniem. Radosław Sikorski tego samego dnia ogłosił, że rezygnuje i bierze się ostro do pracy w swoim okręgu wyborczym w Bydgoszczy. Jako wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej jej interes, jej szanse wyborcze są dla mnie ważniejsze niż osobiste ambicje. Zamierzam nadal pracować na sukces Platformy Obywatelskiej w najbliższych wyborach. Podjąłem się zadania, które pani przewodnicząca mi postawiła, to znaczy bycie liderem listy w moich rodzinnych okolicach w Bydgoszczy. Teraz Radosław Sikorski zapowiedział, że nie będzie startował w jesiennych wyborach parlamentarnych. O swojej decyzji poinformował na Twitterze. Nieoficjalnie jedynką w Bydgoszczy ma być koleżanka Ewy Kopacz, minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska. Marszałek Sejmu Radosław Sikorski był jednym z głównych bohaterów afery taśmowej. Jego cyniczne rozmowy z Jackiem Rostowskim należą do najczęściej komentowanych. Uważam, że można PiS z komisją specjalną w sprawie Macierewicza. Kaczyński się przyspawał do Macierewicza i teraz trzeba Macierewiczem ich obu na dno pociągnąć. Ale już wcześniej chętnie podgryzał dawnych przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze jedna bitwa, jeszcze dorżniemy watahy, wygramy tą batalię. To wypowiedź tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2007 roku i tuż po jego odejściu z Prawa i Sprawiedliwości. Głośno o Radosławie Sikorskim zrobiło się również w związku z wywiadem w amerykańskim Politico. Sikorski powiedział, że w 2008 roku podczas wizyty polskiego premiera w Moskwie Władimir Putin proponował Donaldowi Tuskowi podział Ukrainy. Potem wycofał się z tych twierdzeń, zasłaniając się niepamięcią. Jak będzie dalej wyglądała polityczna kariera Sikorskiego? Być może będzie teraz szukać pracy w instytucjach międzynarodowych, choćby w jednym z amerykańskich think tanków. Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa mimo sprzeciwu wielu środowisk kontynuuje prace związane z budową Panteonu na warszawskich Powązkach. Środowiska patriotyczne protestują przeciwko formie upamiętnienia narodowych bohaterów. Domagają się natychmiastowego wstrzymania prac. Pod koniec czerwca środowiska patriotyczne zapowiedziały blokadę budowy Panteonu na kwaterze EU na warszawskich Powązkach. Kilkadziesiąt osób przyszło na łączkę, aby zaprotestować przeciwko próbie wybudowania Panteoniku. Jedno z najważniejszych polskich miejsc pamięci, jakie chce wybudować Rada Pamięci Walki Męczeństwa, będzie bowiem bardzo małe. Co więcej, ma powstać przed zakończeniem wszystkich ekshumacji. Jest wiele osób, którym nie odpowiada narzucany nam plan obecnej władzy, w tym pana ministra Kunerta, który za wszelką cenę na siłę chce tu zrobić swoje upamiętnienie na tym terenie, na którym się znajdujemy, w tym kwadracie 18 metrów na 18. Chce postawić coś, co nazywa Panteonem, a my nazywamy Panteonikiem, skromnym upamiętnieniem naszych żołnierzy wyklętych. Protestujący chcą godnego upamiętnienia narodowych bohaterów. Fundacja Łączka od początku istnienia razem z rodzinami łączkowymi domaga się, aby wielki narodowy panteon powstał na tym całym placu, czyli kwaterach EU1, w której się znajdujemy, i EU2, która jest za nami. Tam wciąż pod spodem leżą ludzie. I to nie byle jacy, bo właśnie ci, którzy walczyli o naszą wolność i niepodległość, i dopóki oni nie zostaną wydobyci z tych bezimiennych dołów śmierci, nie możemy mówić o budowaniu tu żadnego upamiętnienia. Przeciwko takiej formie upamiętnienia protestuje także Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych. Jeżeli już buduje się Panteon Narodowy, to musi to być wielki obiekt, godny tych żołnierzy, których ma czcić. Absolutnie nie zgadzamy się na to, aby była to jakaś zastępcza konstrukcja robiona szybko, na jakąś okazję, jeszcze pod patronatem obecnego prezydenta, bo tutaj czas jest najgorszym doradcą.
A poza tym oburza nas, że w tak ważnych sprawach nie są konsultowane rodziny osób pochowanych na Łączce, które słusznie argumentują, iż budowanie w tej chwili czegokolwiek w pobliżu tych wielkich anonimowych dołów śmierci utrudni prace ekshumacyjne. Bulwersuje także fakt, że na liście osób, które mają spocząć w Panteonie, są nie tylko bohaterowie walczący o niepodległą Polskę, ale także ich oprawcy. Tak jak na przykład Ores, pułkownik Onyszkiewicz z Ukraińskiej Powstańczej Armii, autor słynnego rozkazu z 1944 roku o konieczności dokonania przed Wielkanocą czystek etnicznych, to znaczy po prostu wymordowania ludności polskiej na Kresach, jak Walter Meletin, zbrodniarz hitlerowski, czy jak dwoje konfidentów gestapo, którzy donosili Niemcom na żołnierzy Armii Krajowej. Protestują także środowiska polonijne. Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa mimo sprzeciwu wielu środowisk kontynuuje tę pracę. Rząd do dziś nie ratyfikował podpisanej umowy o poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim, regulującej między innymi kwestie ochrony przeciwpowodziowej. Interwencji w tej sprawie domagają się zachodniopomorscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Umowa dotycząca sposobów regulacji granicznego odcinka Odry została podpisana podczas konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem premiera Wykopacz i kanclerz Angeli Merkel pod koniec kwietnia. Do dzisiaj do Sejmu nie wpłynął wniosek o ratyfikację ze strony rządu tej umowy. Zachodniopomorscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie interweniowali w tej sprawie, niestety bez żadnego odzewu. Sprawa jest bardzo ważna dla całego regionu. Spławna żeglowna Odra ma bowiem ogromne znaczenie dla rozwoju tych terenów. W dorzeczu Odry produkuje się w Polsce 40% masy towarowej. Znaczna część tej masy powinna być przewożona Odrą. Przewozimy tylko 0,4 czy 0,5 masy towarowej w Polsce drogami wodnymi. W grę wchodzi także bezpieczeństwo mieszkańców. Występujące w dolnym odcinku Odry powodzie zatorowe powodowane utrudnionym spływem nadmiaru wód stopniającego lodu są poważnym zagrożeniem dla zachodniej Polski. A teraz o trudnej sytuacji gdańskich dokerów, którzy domagają się podwyżki płac oraz uregulowania kwestii umów o pracę na czas określony. Dziś w tej sprawie będą oni protestować przed siedzibą DCT w Gdańsku. Pan Jarosław Ankiewicz pracował w firmie DCT od 2010 roku jako kontroler. Trzy lata wykonywałem pracę operatora suwnicy placowej, za którą firma żadnego dodatku nigdy mi nie wypłaciła, chociaż taki był zapisany w regulaminie wynagrodzeń. Po trzech latach pracy na tym sprzęcie stwierdziłem, że należą mi się te pieniążki. Zgłosiłem sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. I po czym firma się dowiedziała, że kontrola zaczęła się właśnie z Inspekcji Pracy. Pracodawca stwierdził, że... Znaczy powiadomił mnie o zwolnieniu, o wypowiedzeniu umowy o pracę. Tak firma podziękowała panu Jarosławowi za wieloletnią współpracę. Polscy dokerzy zatrudnieni w DCT Gdańsk, w Deepwater Container Terminal w Gdańsku, mają słuszne prawa do stałej pracy, do lepszego wynagrodzenia, jak również dopominają się o swoje podstawowe prawo, do wyrażania swoich opinii, do zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy nieprawidłowości. Związkowcy z DCT Gdańsk domagają się podwyżek dla pracowników w wysokości 1000 zł brutto. Chcą także uregulowania sprawy umów na czas określony. Kolejną osią sporu jest wynagrodzenie za pracę na specjalistycznym sprzęcie. Wynagrodzenia, które tak jak na moim przykładzie tak naprawdę nie zmieniają się od 7 lat, to jest cały czas te same wynagrodzenie tak naprawdę, gdzie pracodawca próbuje na wszelki możliwy sposób udowodnić, że jest inaczej, pokazując różne tabelki i wykresy, które niby przedstawiają wzrost wynagrodzeń. Spór zbiorowy w największym na Bałtyku terminalu kontenerowym DCT w Gdańsku trwa od 18 czerwca. Do minionego piątku związkowcy i firma prawnicza, która reprezentuje zarząd DCT, nie doszli do porozumienia w sprawie postulatów płacowych. Kancelaria prawnicza wysłała jedynie pismo. Wezwanie do zaprzestania naruszenia i usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, bo napisaliśmy 29 czerwca komunikat prasowy, w którym podnieśliśmy, że podwyżki, jeżeli były na terminalu kontenerowym, to były wysokości znikomej
i że są pracownicy zatrudniani na umowę o pracę na czas określony. Czyli napisaliśmy to, o czym mówił w tej chwili przed chwilą przewodniczący, po czym oczywiście usiłuje się nas zastraszyć taką korespondencją. Dlatego pracownicy cały czas walczą o swoje prawa. Dziś w samo południe będą protestować przed siedzibą DCT w Gdańsku. Komisja Europejska wciąż czeka na odpowiedź Berlina w sprawie płacy minimalnej dla kierowców ciężarówek jadących przez Niemcy. Bruksela oczekuje, że Berlin zagwarantuje, że ustawa o płacy minimalnej w krótkim czasie zostanie zmieniona, a kontrowersyjne przepisy nie będą wprowadzane w życie. Co miesiąc na terytorium Niemiec wjeżdżają dziesiątki tysięcy polskich ciężarówek. Od stycznia bieżącego roku na polskich przewoźników czekają niemałe utrudnienia. Chodzi o podwyżkę płacy minimalnej w Niemczech, która obecnie wynosi 8,5 euro za godzinę. W Polsce stawka ta jest 3 razy niższa. Dla wielu polskich firm transportowych zmiany te oznaczają jedno – upadłość. To tak jak dla mnie to jest po prostu rozłożenie transportu, tak? Czyli rozkłada się te małe firmy, które no niestety są trzonem gospodarki polskiej. I oni dobrze wiedzą, że uderzenie w takie małe firmy powoduje to, że te firmy będą padać. Konsekwencje za niewywiązanie się z żądania Niemców są naprawdę poważne. Kiedy mu nie zapłacę w tej chwili tej kwoty, która wynika z ustawy niemieckim, prawie, to mówię, kierowca może, załóżmy, w Niemczech podjechać pod BAG, powiedzieć, że jego pracodawca nie płaci mu te 8,5 euro. Tak? Będą kontrole, kara za niezapłacenie wynosi od 30 chyba do 50 tysięcy euro. To dla mnie takiej małej firmy to jest bankructwo. Komisja Europejska wszczęła 19 maja procedurę przeciwko Niemcom o naruszenie unijnego prawa w sprawie stosowania przepisów o płacy minimalnej w sektorze transportu. Komisja skierowała do Berlina wstępne upomnienie, co jest pierwszym etapem procedury o naruszenie unijnego prawa. Berlin ma 2 miesiące na udzielenie komisji odpowiedzi. Jeśli uchybienia nie zostaną usunięte, procedura ta może w ostateczności skończyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie 60 tysięcy uchodźców, a 55 przyjmą państwa Unii Europejskiej. Taki kompromis wypracowali wczoraj w Brukseli ministrowie spraw wewnętrznych 28 państw Unii. Polska nie zmieniła swojej zapowiedzi, przyjmie 2 tysiące uchodźców. Wczorajsze spotkanie dotyczyło podziału uchodźców, jaki w maju zaproponowała Komisja Europejska, a na jaki pod koniec czerwca zgodzili się przywódcy Unii Europejskiej. Chodzi o rozmieszczenie w krajach Unii 40 tysięcy Syryjczyków i Erytrejczyków, którzy w ciągu 2 lat dotrą do Włoch i Grecji, oraz 20 tysięcy ludzi przebywających obecnie w obozach dla uchodźców poza Europą, na przykład w Libanie. Ostatecznie kraje Unii zadeklarowały przesiedlenie 24 700 uchodźców z obozów poza Unią oraz 30 tysięcy imigrantów z obozów we Włoszech i Grecji. Państwa członkowskie muszą wywiązać się z obietnic złożonych na posiedzeniu Rady Europejskiej w zeszłym miesiącu, aby osiągnąć uzgodnione 40 tysięcy uchodźców. Jestem rozczarowany, że tak się nie stało, ale dzisiaj to był bardzo ważny krok naprzód. O pozostałych 5 tysiącach miejsc w krajach Unii Europejskiej zadecydują rozmowy, które odbędą się w grudniu. Polska ma przyjąć 2 tysiące uchodźców. Najwięcej imigrantów, bo aż 10 500, przyjmą Niemcy. Z kolei Austria i Węgry nie przyjmą do siebie ani jednej osoby. Swojej propozycji nie zgłosiła także Hiszpania. Niektóre państwa, takie jak Wielka Brytania czy Dania, nie są zobowiązane do przyjęcia uchodźców. Plany rozsyłania uchodźców po krajach Unii Europejskiej to część nowej strategii polityki imigracyjnej, będącej odpowiedzią na rosnącą falę imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki oraz częste katastrofy statków z imigrantami na Morzu Śródziemnym. W Polsce toczy się dyskusja na temat przyjęcia uchodźców. Księża biskupi z Syrii i Iraku apelują o pomoc. Przestrzegają jednak przed nieroztropną polityką, która doprowadzi do wyludnienia chrześcijan z terenów dla nich rdzennych. Naszymi rękami może bowiem dokonać się to, czego nie udało się zrobić muzułmanom. Zagrożeniem związanym z migracją jest także możliwość przenikania do Europy dżihadystów.
Przyjęcie uchodźców do Europy budzi szereg kontrowersji. W dyskusji pojawia się wiele problemów. Nie rozmawiamy o grupie uchodźców, którzy uciekają przed śmiercią, głodem, niebezpieczeństwem, tylko mówi się o imigrantach, a to są dwie różne grupy. Zwraca uwagę dr Wojciech Wciseł z Instytutu Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Imigranci to ci, którzy przyjeżdżają, bo zwyczajnie tutaj chcą być. Z powodów ekonomicznych, na studia, do pracy itd., itd. Uchodźcy to natomiast ta grupa, która potrzebuje zwyczajnie schronienia i bezpieczeństwa. I to, co jest dzisiaj błędem w Polsce, to mieszanie tych dwóch grup osób, imigrantów i uchodźców. Potrzebujemy merytorycznej dyskusji na temat obecności, na temat zasadności, czy w ogóle zasad funkcjonowania uchodźców w Polsce. Wśród uchodźców jest wielu chrześcijan, którzy w obawie o swoje życie uciekali przed dżihadystami, którzy w wyjątkowo brutalny sposób traktują wyznawców Chrystusa. O pomoc naszym bliźnim wielokrotnie apelował ojciec święty Franciszek. Po pierwsze trzeba na pewno zwrócić uwagę na fakt, że to, o co prosi papież Franciszek i cały Kościół, trzeba pomagać potrzebującym. Z drugiej strony trzeba bardzo mocno podkreślić, że Kościół w Polsce od samego początku i tragedii w Iraku i w Syrii jest z uchodźcami. W porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski od samego początku konfliktu zarówno w Iraku, jak i w Syrii przekazaliśmy już ponad 6 milionów złotych dla potrzeby dla tamtych uchodźców. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że w gronie uchodźców znajdą się także islamscy dżihadyści. Będziemy ściśle współpracować ze służbami, będziemy również współpracować z innymi państwami, aby te wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem były tutaj kluczowe. Temat uchodźców jest poruszany podczas trwającego posiedzenia rządu. O szczegółach dotyczących przyjęcia przez Polskę 2000 osób ma dziś poinformować premier Ewa Kopacz. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julii Teprzyczka. W naszym programie czas na prognozę pogody. W Europie na ogół słonecznie i upalnie, od 20 stopni w zachodniej Rosji do 39 we Włoszech. Opady pojawią się głównie w Berlinie, Wiedniu, a także w Moskwie. A w Polsce? Kontynuacja letniej aury. Na termometrach dość wysokie wartości temperatury. Od 25 stopni na Niźnie Szczecińskiej do 31 na Dolnym Śląsku. W zachodniej, środkowej i południowej części kraju więcej chmur i przelotny deszcz. W rejonie Poznania i Torunia burze z intensywnym deszczem. Wiatr umiarkowany z zachodu, niewielkie wahania ciśnienia. Na barometrach w Warszawie około 1013 hektopaskali. I na teraz to już wszystko o pogodzie. Na kolejne informacje zapraszam wieczorem. Do zobaczenia.